Cześć Maćku. Cześć, witajcie w moim atelier. Dzisiaj Orły 2024. Ubierasz najlepsze polskie aktorki. Tak, zapraszam Was głębiej, to Wam wszystko pokażę. Tutaj mam przygotowane dwie kreacje akurat dla pani Agaty Kuleszy i Danusi Stenki. U Agaty to bardzo prosty zestaw, bardzo klasyczny. Czarna spódnica, biała koszula, czyli niby coś bardzo takiego banalnego, ale jakby sposób wykonania i zabawa tymi prostymi elementami, myślę, że daje nam taki wyjątkowo prosty, ale bardzo fajny efekt. A tu mamy kolor. A u Danusi chciałem postawić na kolor, bo dosyć często ją wybieram bardzo klasycznie, więc tym razem chcieliśmy zaszaleć z kolorem. Dobrze znasz dziewczynę, więc na pewno zrobiłeś to najlepiej. Zobaczymy, czy już są gotowe. Zapraszam. To chodźcie teraz tam, gdzie jest make-up. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Co tutaj się dzieje? Bo 2 godziny do gali zostały tylko. Dwie? No właśnie tyle trwa kręcenie włosów. A to jest najprzyjemniejsza część, czy ta najgorsza? Nie wiem, to w ogóle jest akurat no to jest relaks. Tak? Totalny relaks. Tutaj? No tu jest bardzo przyjemnie. Jest bardzo miło. Dzięki Maćkowi tutaj mamy komfort, że nie jedziemy strasznie zdenerwowane na Orły, bo tak już było, prawda? Pamiętasz, jak się spotkałyśmy 2 lata temu, byłyśmy przerażone, a tu były takie warunki, że już pojechałyśmy rozluźnione. Mój kalkulator mówi, pani Agato, że 4 Orły i 11 nominacji. Niemożliwa sprawa. Tak jest. A które Orły pani wspomina najlepiej? No nie, każdego Orła wspominam najlepiej i się strasznie cieszę, ale pewnie ten pierwszy był taki za różę chyba. Był taki niezwykły gdzieś tam, a znaczy reszta też jest ważna dla mnie, się bardzo cieszę, no. To za kogo dzisiaj trzymacie kciuki? Ja mam swoje różne takie typy, ale no, zawsze to są fajne role i wspaniałe role. Masz, Danka, jakiś typ? Tak, mam. Ale w głównej kobiecej, czy w ogóle masz? Mam w głównej kobiecej, tak, mam. A możemy coś zdradzić? Nie. Ja też mam jeden. Nie. Ja mogę powiedzieć. Ja nie, bo ja nie chcę zapeszyć. A ja na przykład mogę powiedzieć, że ja bym bardzo chciała, przy całym szacunku do wszystkich koleżanek, to chciałabym, żeby tego Orła w tym roku dostała Magda Cielecka. Zaleń. Tak. A ja uważam, że to jest bardzo fajna Magda. W ogóle obie dziewczyny fantastycznie zagrały. Ale Magdę zobaczyłam w jakiejś takiej nowej, właściwie nowe kolory się objawiły. Bardzo ciekawa. Ciekawa robota musiała być. Wszystkie te role na pewno są takie, że każda z nich zasługuje na Orła. Więc, ale jakoś o Magdzie pomyślałam, dlatego że się zdziwiłam, że ona nie ma Orła. Należy się jej kopniak na szczęście. Jak spotkamy, to zrobimy. Mam bardzo wąską spódnicę. Nie chciałabym zaliczyć kompromitacji na początku. Pani Agata, pani wolała dzisiaj w szpilkach czy w tych adidaskach? Wolałabym w adidaskach, ale no, będę wtedy za mała, wszyscy będą więksi, nic nie będę widzieć, nie będzie mnie widać, jak będę wręczała tego Orła, nie będzie mnie widać za pulpitu. Nie no, te szpilki, no mam sporo szpilek, ale szpilki używam do pracy, no na życie nie chodzę w szpilkach. Jest też tak, że jak z make-upem też, nie? Tak. Make-up to jest praca, kojarzy mi się z pracą i na życie chodzę bez. Przecież my jesteśmy dresiarami, trudno nam chodzić do pracy tak, prawda? No nie wiem jak ty, ale ja jestem dresiarą. Ja znamy też. Znowu dresy, zaraz zmieniamy buty, wkładamy te przepiękne kreacje i widzimy się już w Teatrze Polskim. A co, wy już chcecie jechać od nas? No dobrze, to idziemy się przebierać i do zobaczenia na miejscu. Wszyscy nominowali. Ja bym w życiu nie przyszła. No to trzymajcie się.